Prokarioty i ich pozytywne działanie w przyrodzie. Prokarioty, czyli organizmy składające się z komórek prokariotycznych, dzielą się na dwie domeny: bakterie i archeowce. Komórki prokariotyczne charakteryzują się tym, iż nie posiadają jądra komórkowego oraz mają koliste DNA. Błonę komórkową otacza zwykle ściana komórkowa, a na zewnętrznej części komórki znajdują się warstwy śluzowe. Niektóre rodzaje bakterii uczestniczą w rozkładzie materii organicznej, przez co pełnią kluczową rolę w rolnictwie. Ponadto wykorzystuje się je do produkcji nawozów i kompostów. Inne bakterie potrafią trawić celulozę, żyją w przewodach pokarmowych zwierząt i umożliwiają im trawienie pokarmu roślinnego. Bakterie posiadające zdolność wiązania azotu atmosferycznego udostępniają ten pierwiastek innym organizmom. Niektóre wchodzą w symbiozę z roślinami, dzięki czemu wpływają korzystnie na ich wzrost, a także zwiększają żyzność gleby, wzbogacając ją w związki azotu. Bakterie pełnią kluczową rolę w naszym życiu. Gdyby nie istniały, rośliny nie mogłyby korzystać ze związku azotu, a środowisko byłoby zatrute przez amoniak. Nie byłoby rozkładu materii. Zwierzęta nie mogłyby trawić roślin. Podsumowując, nie będzie przesadne stwierdzenie, że bez bakterii nie istniałyby rośliny, zwierzęta, a także ludzie.